robić. Chcecie? Opowiem wam pyszną historię. Drobisio i Drobisiowem. Drobisio to chłopiec, ma już 6 lat. Drobisio to jego siostra bliźniaczka, a Drobisiowo to smaczna kraina, z której historia ta się zaczyna. Pewnego razu, gdy słonko wstawało, coś za okienkiem tak zaśpiewało. Ciepłe i zimne. W całości chronione, drobisie, moje ulubione. Drobis z drobiczą do okna wyskoczyli i wnet na własne oczy tygryska zobaczyli. A obok niego misia, jeżyka i żółwika. To od nich płynęła ta radosna muzyka. Nie dziw się, że wszystkie dzieci lubią drobisie. Jeżyk na swych kolcach wygrywał melodię. Żółw wywijał rytm na własnej skorupie. Misio mruczał bardzo pięknie, tygrysek do ogona śpiewał swoją piosenkę. Nie dziw się, że wszystkie dzieci lubią drobisie. Nie dziw się, że wszystkie dzieci lubią drobisie. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy dzisiaj z wami. Bardzo nam miło was powitać i bardzo nam miło podwójnie, ponieważ słyszeliśmy, że jesteście bardzo, ale to bardzo zdolnymi dziećmi. Tak? Tak! Nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Nie, jesteśmy tutaj dlatego, że tutaj mamy super zdolne dzieci i mamy dla nich niespodziankę z Drobisiowa. Ja myślałem, że na śniadanie przyjechaliśmy. No nie, właśnie nie przyjechaliśmy na śniadanie. Przyjechaliśmy z nagrodą! Tak, to przecież bardzo dobrze. Znacie zabawę Śmieszne Kroki? Patrzcie, będzie grała muzyka.
Ja będę mówił, które części ciała tańczą, dobra? Na przykład co? Będą tańczyły główki. A moje uszy mogą, ale tak nie. Mogą tańczyć też uszy. No, tylko będziemy po kolei, dobra? Gotowi jesteście? Dobra, to ja mówię tak. Najpierw, słuchajcie, będą tańczyć głowy. Tańczą same głowy, dobra? Ale też tutaj z wami. Uwaga, tańczą same głowy! Thank you.
wspaniałe prezenty dostałem. Cześć, jak masz na imię? Bardzo nam miło, kochany, wszyscy. Jest takie miasto nad rzeką Drwęcą, po którym dobrzy ludzie się kręcą. Jest wysoka wieża, a obok mury stare zabytki architektury. Jest także ratusz ze starym zegarem, a obok widać gotycką falę. Parówki produkują. Właśnie przysmaki drobizna.
Robisia i drobisi. Miam, miam. Tak. Przywiozłam tam dla was kosz takich pysznych parówek. Spróbujcie na śniadanie. Tak, pyszne. Może będzie i bananka też? Strzyneczko? No. Lubi ktoś szynkę? No to będzie smakowało, tak? Słuchajcie, ale przyjechałam dlatego, że narysowaliście piękne rysunki. Bardzo przepiękne. Włożyliście to bardzo dużo pracy. I dlatego dostaliście nagrodę, czyli 3 bujaki na plac za was. I będą służyć wam wszystkim. I dlatego chciałam pani dyrektor podziękować i pogratulować tak wspaniałych dzieciaków. I dla wszystkich, dla całego przedszkola mam piękny dyplom, tak? Dziękuję bardzo, gratuluję. Robisz mi pomoże. Zobaczcie, ale ktoś z was narysował taki piękny rysunek. Chciałabym poznać tego twórcę. Chodź, Doradka. Doradka. Urodzenie! To zapraszam. Brawo, brawo, brawo! Chciałam ci pogratulować. Ja nie umiem tak ładnie rysować jak ty. Może jeszcze kiedyś się nauczę. Wszyscy by chcieli tak pięknie rysować jak ty. Dziękuję ci pięknie. Czy jest może mama? Jest. To też zapraszam. Zapraszamy! Mama jest. Dla mamy i dla córki na pamiątkę ten piękny obrazek, który wygrał, tak? Dziękuję serdecznie. Brawa dla Doradki, tak? A tutaj zdjęcie takie mamy? Piękne. Dorotka, sama spadła się na ten pomysł? Oj, wspaniale! Bardzo, bardzo dobrze. Szczęścia! Dziękujemy bardzo, 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 bardzo. Ale dzieciaki, na tym nie koniec, na tym nie koniec. Ale zanim przejdziemy do następnej części, to proponuję, żebyśmy wszyscy wstali i zrobili wielkiego, wielkiego węża za drobiszem. Wow, wow.